Na wakacje pełne przygód zaprasza Apart Hotel Residence Jastrzębia Góra. Jesteśmy tutaj dzisiaj na Śląsku w ramach niesamowitego projektu. Po raz pierwszy lecimy samolotem elektrycznym w Polsce. Po raz pierwszy w Polsce. Nikt czegoś takiego wcześniej nie robił. W tej chwili przelecieliśmy z Wrocławia. Dzisiaj odlecimy do Częstochowy. Naszym celem jest sprawdzenie, jak taki samolot się zachowuje, jak się ładuje, ponieważ my mamy bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o technologie bezemisyjne, ale bardziej, jeżeli chodzi o takie technologie bezemisyjne, w sensie produkcji energii elektrycznej. Od strony pilotażowej to jest dokładnie taki sam samolot jak każdy inny, lata na tych samych zasadach aerodynamiki, z tym, że zespół napędowy jest po prostu silnikiem elektrycznym, a nie spalinowym. Jeżeli chodzi o normalne wykorzystanie tego w codziennym użytkowaniu, w tej chwili mówimy raczej o latach takich lokalnych, szkolnych, treningowych, natomiast w tej chwili zbieramy doświadczenia, jeśli chodzi o wykorzystanie takiego samolotu, powiedzmy, jeśli chodzi o loty takie trasowe pomiędzy innymi lotniskami w Polsce. Także myślę, że po takiej trasie, którą zakończymy, będziemy mieli więcej informacji, jak takie loty można wykonywać.